Ale dzisiaj pomajsterkujemy sobie przy obsadzaniu młotka. Ktoś mnie prosił. No to jak wiecie, to też są na pewno uratowane od huty. O, tu mam ten, to jest też tak jak mówiliście na poprzednim filmie, jakiś kowalski, tu jest wzmocniony, bo najczęściej młotek to tu pęka w tych miejscach. Tu kolejny większy, tu mniejszy, no i taka ładna kolekcja. No i teraz dzisiaj sobie trochę obsadzimy, przynajmniej jeden, może dwa, zobaczymy. No i najpierw na początek, no to wiadomo, że to w ogóle jest troszeczkę za duże. Mam tak zwany filmik specjalny do drewna, który się nazywa Raszpla, dość duży. I madło to już widzieliście, znacie, już i madło jest przymocowane. I najpierw troszeczkę wstępnie go tak delikatnie przyokrąglę. Czonki to tak jak zwykle, jak wiecie, to jak Jacek kupił sobie na giełdzie słomczynie po złotówce, także się nie opłaca robić. To nie znaczy, że jak jakieś narzędzie, czasami było tak, że miałem robotę, dużo roboty i potrzeba było coś szybko zrobić, to, nie, to wtedy jechałem do sklepu i kupywałem. No i teraz najpierw tak wstępnie dodatkowo. O, troszeczkę na zawsze wejdzie. Zobaczcie, jak ładnie wchodzi, widzicie? Prawie tak jakby stąd był, tak jak to się mówi. O, jeszcze może troszeczkę. Trzonek jest dość dobrze wyschnięty. Tu mam blisko metalu, to tym silnikiem to drewna, zacznę ten kan, tutaj coś się robi, taki próg, tutaj było widać. O, tutaj dalej, jeszcze też troszeczkę. A tu gdzie nie potrzeba, to nie. No i spróbujemy dalej. O, tu jest troszeczkę, o, tu minimalnie powstaje. Znów powstało, trzeba to skasować. O, tutaj też z drugiej strony też się zrobiło. Dobrze jest tutaj, bo do samego kantu i ten cały tutaj ten rant, co tu powstaje, to się od razu spiłuje. No już dużo, zobaczcie, już nie brakuje, jeszcze z centymetr. Znów coś powstało. O tak, mamy. Tutaj znów. O, z drugiej strony też minimalnie. A jeszcze z pół centymetra troszkę więcej. Tutaj wam powiem, że wezmę sobie kostkę taką grubszą. Będzie to mniej odbijało i będzie tak jak się mówi. O, to jest kostka na imak, ale nie przeszkadza jej nic. Kiedyś właśnie w ten sposób wybijałem. O, przepraszam.
wliczono w te karty. Byłem na 100% pewny, że dobrze robię. To było już troszkę dawno, w młodych latach. I wbijałem przez aluminiowy wałek. No wiadomo, nie chciałem tam coś uszkodzić, coś podbijać. No i tak stukałem i stukałem i nic mi to nie szło. No i później tam była druga tokarka. Dorobiliśmy taki wałek z podtoczeniem, prowadzeniem, wszedł w tuleję. No i wtedy od razu ta robota ruszyła. No, już nie ruszę. Jeszcze trochę tu. To znów na przyporze, ale to właśnie. I napis pasujemy. Sprawdzimy. No tak, numer 3. Numer 1 to jest, jakby powiedzieć, pilnik H, to jest dzierak. Numer 2 to jest taki średni. No i trójka to jest gładzik. Ten tu nawet nie ma, ale to wygląda na jedynkę albo dwójkę. Troszkę utwardziło zarazem jednocześnie. Troszkę to karoczone, trzeba to przykredować. Czasami weźmiemy to. No już, już nie dużo. Te plastikowe kiedyś to były tu pańkło już i teraz jest, przepraszam, do dupy. A blachy tu nie będę zakładał. Dziś miałem jeszcze drewniane takie trzonki z obejmą taką, z cybantem na końcu. To były najlepsze trzonki. O, tego typu, co tutaj jest. Zawsze kiedyś takie były metalowe. Plastikowe to weszły dużo, dużo później. Teraz to ważne, tylko troszeczkę go tu jeszcze stukniemy. Teraz troszeczkę ogradujemy tutaj kant, żeby nie było ostre. Byśmy się sami kiedyś, jak będziemy z niego korzystać, nie skaleczyli. Thank you.
nam się na pewno przyda. No tutaj ten jest większy. Przy maszynie jeszcze jest. No mam jeszcze trzonek z jeden. Zobaczymy. Tutaj o. Tu trzeba troszeczkę podpiłować. Ostrożnie z pilnikiem doradzi, bo to milimetr leci momentalnie, nie tak jak w stali. Ja się zastanawiam, tak czy dzisiaj jeszcze i wcześniej mówię, po kim ja mam te zdolności. Mój dziadek był stolarzem właśnie i robił takie różne szafki, nie szafki w dawnych latach. Większość, to powiedzieć, elementów wykonywało się ręcznie. To nie to, co teraz, to wszystko większość już maszynowo. Ten pięknie wszedł. No, to tu tylko zobaczymy tutaj troszeczkę krzywo. Tu stukniemy. No dobra. No, mamy drugi obsadzony. Tu poprawimy, żeby nikt nie wiedział, że tutaj o, ładnie te grady pousuwać trzeba. A druga strona też leciutko tutaj sobie ogradujemy, żebyśmy się tam nie wścieli. A już legą te motki, ja powiem, ze 3 albo ze 4 lata, trudno mi powiedzieć, nie pamiętam tego. Tak kupowałem je i tak sobie przeliczałem. Waży pół kilo, czyli złoty czy 2 złote, a wolę ten motyk jak teraz te nowe ze sklepu. No ten jest troszeczkę taki, jakby powiedzieć, sfatygowany, ciężki, miał gdzieś żywot, no ale teraz będzie w końcu porządny. Co by to teraz? Zobaczymy ten do przecinania. Może się do czegoś, a nóż może się przydać. Czasami. No i zobaczymy. Ten jeszcze tu może. Który tu wybrać? Może ten, bo tu trzeba więcej spiłować będzie. Teraz zobaczymy. O. Prawie wchodzi, czyli nic nie ruszamy, tylko gijamy. Uwaga, bo raszpla spadnie na podłogę i będzie go. To są kruche rzeczy, może coś się uszkodzić. O, już niedużo brakuje. Znów się zrobił tu co, bo teraz spory grat. Zahamuje nam ten grabik. Także na początku nacisk, jak jest duży nadatek, trzeba wstępnie zrobić tym szpelką. A jak jest niedużo, to wejdzie. Położymy to na pasek, zobaczymy. O, już słyszymy, już prawie koniec. Jeszcze to.
stronę. Trzeci mowa, tylko troszkę tu nieforemny, no ale taka widocznie jego uroda. Troszkę tutaj, o, tył już przekoszony. Jeszcze troszeczkę. O, no i teraz już może być. No to mamy trzy metki obsadzone. No i zostały takie najmniejsze, no wiadomo, trochę ten trzonek w ogóle za duży, no ale to go weźmiemy, odłożymy. Do tego coś trzeba będzie wymyśleć. No, mam chyba dobry pomysł, wezmę sobie, zrobię do tego jakiś zertalon czy z czegoś, bo tu niedużo jest, cieniutki, mały ten nadatek, a no ten jeszcze tu ostatecznie, ale sporo będzie zbierania. No, to też, ale ma mniejszy by był. No. No dobrze, spróbujemy. Wszystko może nam się uda. Tylko trzeba tak dalej. Długościowo już by prawie mógł być, teraz tylko szerokościowo. O, jaka zadra była na końcu raszpli.
tak źle nie wygląda, ale leciutki, fajny moteczek, nawet nie ma pół kilo, tak liczę, że 200 gram może ma. O, no obsadzony. No a ten, to dzisiaj tak szybko, oczywiście kolekcja się powiększa. O. No i mamy na warsztat więcej narzędzi. No a tutaj na tym warsztacie zaraz sprawdzimy kamerę, to zobaczycie. No tak jak trzeba teraz zaraz tylko odkurzyć, posprzątać. Mam taki odkurzacz, ale to takiego jednej do jednej, odkurzacz przemysłowy, ale do jednego odkurzania to nie bardzo go uruchamy. Środką, miotką i będzie sprzątnięte. O. Tu mam takie narzędzia podręczne, gwintowniki, narzynki, tutaj same gwintowniki, tutaj narzynki, tu takie specjalne frezy teowe, do rowków teowych, a tutaj też mam narzynki, tylko już takie kompletami, narzynki, gwintowniki takie kompletami, mniejsze, drobniejsze, 12x1, 10x1, o, wszystko w podręko. No dobra, jeszcze tylko nam zostanie obsadzić ten motyk. No teraz tyle czasu czekałeś, leżały, aż się doczekały. Dziękuję.